Dobry wieczór Państwu. Rafał Kasprzak, witam i zapraszam na informacje sportowe. Udany początek eliminacji do Ligi Konferencji dwóch naszych zespołów. Zarówno Lechia Gdańsk, jak i Pogoń Szczecin wygrały swoje mecze po 4-1. Sukcesy te jednak mają miejsce w cieniu gigantycznego skandalu. Lechia Gdańsk i Pogoń Szczecin zagrały na miarę oczekiwań i z nawiązką wykonały plan na pierwszy mecz sezonu. Drużyna z Trójmiasta podejmowała u siebie macedońską Akademię Pandef i wygrała aż 4-1. Już do przerwy gospodarze strzeli 3 gole, 2 autorstwa Flavio Pajszą i 1 Łukasza Zwolińskiego. Po zmianie stron hat-tricka skompletował Pajszą, a w końcowych minutach honorowe trafienie do gości zanotował Jokowicz. Podopieczni Tomasza Kaczmarka zagrali bardzo dobry mecz i praktycznie zameldowali się już w kolejnej rundzie eliminacji. Niestety sukces ten pozostanie w cieniu skandalu i bandyckiego zachowania grupy Boli, którzy wywołali burdy na jednej z trybun, przez co mecz już w 5 minucie musiał zostać przerwany. Na skutek chuligańskich wybryków, wandali i bandytów, jednemu z niewinnych kibiców musiała zostać udzielona pomoc medyczna klubowych lekarzy Lechii Gdańsk. Bez skandalicznych incydentów i przy pełnej kulturze na zachodzie Pomorza również 4-1 wygrała Pogoń Szczecin. Portowcy pokonali po świetnej grze KR Rejkawika, gole dla gospodarzy strzelili Luka Zachowicz, Jakub Bartkowski, dwukrotnie Kamil Drygas. Tutaj także nasz zespół ma już praktycznie awans w kieszeni. Kropka na D, Pogoń oraz Lechia mogą postawić już przyszły czwartek w spotkaniach rewanżowych. Reprezentacja Polski siatkarzy z przygodami w pierwszym secie i zwycięstwem w ramach 10. kolejki Ligi Narodów. Nasi mistrzowie świata pokonali reprezentację Chin 3-0. Reprezentacja Polski była zdecydowanym faworytem, ale ciężko się gra z zespołem, o którym praktycznie nic się nie wie. Reprezentacja Chin to jedna wielka niewiadoma z aż 8 zawodnikami mierzącymi sobie ponad 200 cm wzrostu. Dlatego nasz rywal z Bliskiego Wschodu walczył bez kompleksów, nie mając nic do stracenia. Dlatego ciężko było biało-czerwonym rozgryźć przeciwnika. A kiedy nasi mistrzowie świata się ocknęli, to przegrywali już 6-13. Chwilę później doszli Chińczyków na dwa oczka, ale ci ponownie odskoczyli i byli już o krok od zgarnięcia pierwszej odsłony, bowiem prowadzili 22-16. Wyjście z takiego wyniku graniczy z siatkarskim cudem, ale do takich rzeczy zdolni są właśnie nasi siatkarze. W nieprawdopodobny sposób wrócili do gry, a but Lestlenem dzięki doskonałej zagrywce podpiął nam Tomasz Fornal. Obroniliśmy nawet 3 piłki setowe, a koniec końców zgarnęliśmy seta do 24. Pozostałe dwie odsłony to już kontrola graczy Nikoli Grbicza. Mistrzowie świata wygrali kolejno do 16 i 18 i tym samym całe spotkanie 3-0 za komplet punktów, co jest 8 taką wygraną biało-czerwonych w obecnej kampanii Ligi Narodów. Polacy mają na koncie 25 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli, a przed nimi ostatnie dwa mecze rundy zasadniczej. Jutro zagramy z Holandią, a w niedzielę rywalem będzie Słowenia. Oba te spotkania rozpoczną się o godzinie 20. I to wszystko na dziś. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.